Podzielmy 7182 przez 42. To, co tu się pojawia nowego, to to, że dzielimy przez liczbę dwucyfrową, a nie jak dotychczas jednocyfrową. Ale zasady są ciągle te same. No to pytamy, ile razy 42 zmieści się w 7? Wiadomo, że w ogóle się nie zmieści. Musimy dorzucić kolejną cyfrę. Ile razy 42 mieści się w 71? Jeden raz. Dla przypomnienia, tak naprawdę, kiedy mówimy, że 42 mieści się w 71 jeden raz, mamy na myśli, że 42 mieści się w 7100 100 razy. I dlatego ta jedynka stoi na pozycji setek. Ale zostawmy te rozważania i skupmy się na konkretnych czynnościach. 1 razy 42 równa się 42. I odejmujemy. Możecie policzyć to w pamięci i po prostu wpisać wynik. Możecie też zauważyć, że 72 odjąć 42 byłoby równo 30. Więc 71 odjąć 42 będzie o 1 mniej niż 30, czyli 29. Ale możemy też policzyć to, odejmując pisemnie z uwzględnieniem pożyczania. 1 odjąć 2 tak normalnie wprost się nie da. Więc pożyczamy 1/10 z 70, staje się ona 60 i dodajemy ją do jedynki, która staje się 11. I w takim razie 11 odjąć 2 równa się 9, a 6 odjąć 4 równa się 2 i mamy 29. Możemy teraz przepisać cyfrę z kolejnego miejsca. 8 tu. I tu zaczyna się cały artyzm dzielenia przez liczby wielocyfrowe. Musimy oszacować, ile razy 42 zmieści się w 298. Czasem wymaga to kilku podejść. Szacujecie na oko i jak wam coś nie wyjdzie, to zwyczajnie próbujecie jeszcze raz. A skąd wiadomo, że coś nie zagrało i że trzeba powtórzyć? Powiedzmy, że tu myślicie, że będzie 9. Mnożycie 9 razy 42 i wychodzi wam liczba większa niż 298. I wiadomo, że przesadziliście, trzeba tę liczbę zmniejszyć. Jeżeli oszacujecie na przykład 3 i pomnożycie razy 42 i tu wam wyjdzie jakaś liczba, odejmujecie i w wyniku odejmowania wyjdzie wam liczba większa niż 42, to też niedobrze. Nie doceniliście 42 i trzeba to 3 zwiększyć. Zobaczmy, czy potrafimy wypatrzeć dobry wynik. Na pierwszy rzut oka to z grubsza 40, a to jest z grubsza 300. 40 mieści się w 300 tyle razy, ile 4 mieści się w 30. To będzie z grubsza 7. Sprawdźmy teraz, czy to się zgadza. 7 razy 2 równa się 14. 7 razy 4 równa się 28. Dodać 1 równa się 29. No i dotarliśmy całkiem blisko tych 298. Reszta z tego etapu dzielenia. Zauważcie, że 294 to mniej niż 298, czyli mamy spoko zapas. I nasza reszta 4 jest mniejsza niż 42. I też napełnia nas to spokojem. Dodajmy teraz cyfrę z kolejnego miejsca. 2 na dół i pytamy teraz, ile razy 42 mieści się w 42. 42 mieści się w 42 dokładnie jeden raz. 1 razy 42 równa się 42. I nie mamy reszty. Te liczby dzielą się dokładnie, bez reszty. 7182 podzielone na 42 równa się dokładnie 171.